Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted Prano. I got a girl in Toronto. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bachi. Cześć. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 Online Multiplayer. Dzisiaj gramy jako niedzielne granie i dzisiaj oczywiście to jest milioner Bachedur z wcześniejszych odcinków, ale dzisiaj będziemy go nazywać po prostu zwykłym oszustem Bachim, prawda? Bachi? Co, oszustem? No, dzisiaj już nie jesteś jako milioner przedstawiany. Dzisiaj jesteśmy też w moim garażu, więc niestety nie ma tutaj dużo rzeczy do oglądania. Zresztą mam jeszcze drugi garaż, w którym są chyba ze trzy samochody, ale tam muscle cary głównie trzymam zwrotami powietrza zrobionymi, więc dużo nie tracicie i tego peyota mojego. Okej, jesteśmy dzisiaj na serwerze publicznym. Jako, że tutaj Bachi ma dużo fajnych rzeczy do zabijania innych graczy, zdecydowaliśmy się właśnie na to, że po prostu kogoś pochuncimy. Albo ktoś pochłonie nas. No, ktoś już się zbliża. Co to jest? Możesz przedstawić swoje auto? To no, Adder, nie? No ale dlaczego to nie jest normalny Adder, tak jak mówiłeś wcześniej? Jak nie jest normalny Adder, jak jest bardzo normalnym Adderem? No ale mówiłeś, że on ma być złotym Adderem. No jest taki... prawie złoty, no, jak po światło się spojrzy, to ej, no bo pierwsze jak popatrzyłem na niego, taki trochę sraczkowaty, nie? To no, taka zgniła sraka ktoś zrobił, ale no, no powiedzmy, że... Nie, to daj mi się nim przejechać, halo? Proszę mi ten. Czekaj, muszę cię puścić. Okej, okay, dobra, to ja czekam. Oczywiście ludzie, przypominam, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać jakimś komentarzem. Oraz mam jeszcze jedną informację, że od poniedziałku startujemy na dogry.pl z serwisem. Tam jest jako, to teraz Dogry chyba działa też między innymi jako serwis społecznościowy. O, ten tutaj łapki w górę daje. Więc startujemy tam z pewną taką kampanią, z konkursikiem, w którym codziennie będą do zgadywania samochody z GTA 5 przez 30 dni i co tydzień będzie po prostu brana pod uwagę najlepsza osoba, która najwięcej punktów zdobędzie w ciągu tygodnia właśnie z odgadywania tych aut. Będzie zrobiona punktacja, więcej info będzie właśnie w poniedziałek, bo w poniedziałek startujemy z tym wszystkim na tej stronie. Oczywiście link do tego będzie w opisie pod filmem. Tam się wszystkiego dowiecie raczej, no będą pieniążki do wygrania, będzie GTA na koniec miesiąca do wygrania, więc myślę, że jest o co walczyć, szczególnie, że konkurs będzie dosyć łatwy i będzie cały czas trwał. Okej, okay, dobra, lecimy w takim razie tak. Czekaj, fajny ten Adder jest, powiem ci. Wiesz co, ja tym ogólnie samochodem za dużo nie jeżdżę, czy nie jeździłem nawet na singlu, więc... Aż sobie pojeżdżę chwilę. Mistrzu, powiedz mi jedno, czy... Dukesa, czy jak on się tam nazywa, można mieć na multi? Dukesa, no. A nie wiem, no, możesz próbować, to znaczy, z tego co czytałem ogólnie na wiki, nie wiem jak jest z prawdą, ale ponoć jeżeli skończy się jakąś misję taką z tym Dukes of Death, misja, która się tam pojawia co jakiś czas, wiesz, to nie jest taka, że przyjeżdżasz w dane miejsce, ona jest, tylko że ona się pojawia, Groove Street, okej, przyjedziemy sobie, to ponoć wtedy odblokowujesz możliwość kupna w sklepie, ale kiedy to było, ile prawdy w tym jest, nie mam pojęcia, bo wiem, że kiedyś teoretycznie Dukesa dało radę kupić w ogóle w sklepie, a teraz się nie da. Ja słyszałem o tym, że to jest tylko dla tych, którzy powracają ze starej generacji. No nie wiem, no to może wiesz, oni może dostali dodatkowo, jako że w garażu już, czy coś, dobra. Powiem ci tak, zamów, masz ten samochód opancerzony z CKM-em? Chociaż nie, czekaj, może, jaki byś preferował pojazd na niszczenie ludzi, na tutaj? Powietrzny, Walkyrie na przykład. Masz Walkyrie? Proszę cię. To jest takie, proszę cię, kurczę. Dobra, dawaj Walkyrie w takim razie. I powiedz mi tylko, gdzie mam jechać po nią. W prawo. No to możesz zaznaczyć chyba, nie? Ale jestem na tyle blisko, że nie potrzebuję tego. Okej, ale się wiesz, że jak ja się rozpędzę, to kurde. Dobra. W lewo. W lewo, okej. Ej, fajny Adder, ładnie mi się nim jeździ. Muszę go zrobić w końcu na singlu. Nie. Na tym dachu czasem? Tak, na tym dachu tutaj. Okej, no tak, na tym się spawnują helki same w sobie też, więc... Dobra, zostawiamy twojego Addera. Może zrobimy z nim coś, żeby on tak tu nie stał i żeby ktoś go nie zniszczył czasem? Może go po prostu wysadzisz? Granat. Okej, zobaczmy, jak wybuchnie Adder. Normalnie łapki w górę dla Bachiego za wysadzenie samego siebie i swojego samochodu. No po prostu geniusz. Geniusz zbrodni, bez kitu. No nie mogłem uciec, no.
A ja widzę już twoją walkirię. Już ją widzisz? Mhm, no bo już jestem A, obok to ty niej. Siedzisz na działku, tak? Jak no, mam... tak, będę siedział na działku, będę A, zabijał. Na którym? Na prawym chyba, to bez różnicy. To znaczy, aha, bo ja mogę siąść tutaj jako to przednie działko, nie? Tak, możesz ale się myślę, z przodu, że... z boku. Ale chyba boczne jest lepsze, tak fajniej jest moim zdaniem. Te przednie jest potężniejsze, ale... Mniejszy zasięg ma oraz... No właśnie, ja wiem jak działa to przednie, bo właśnie ostatnio robiłem z ludzkiem napad i tak lepiej na tym bocznym się strzelało. Dobra, wsiądź, żeby nie było żołnierza. Powiedz mi, kradzież, dlaczego tutaj nie może być czegoś ładniejszego? Że co? No comment take it? Moje logo czy coś. To jest takie ładniejsze, moje logo. Okej, okay, to teraz się zacznie polowanie na graczy. Okej, okay, w takim razie gdzie są gracze jacyś? Masz tam na mapce gdzieś? Typów bardziej chyba... Aha, jest jedna helka w powietrzu, druga, dwie helki są w powietrzu, ogólnie tu jest jedna. Na lotnisku zwykłym, a druga jest obok lotniska. Chodź, lecimy na te heleczki. Zobaczymy jak się ale spiszą. Ale pasywki nie miał. No, że pasywa nie miał, ale no to spróbujemy. Coś w ogóle pod nami też jest. Aha, bo ja nie mogę tak za bardzo pod nami walić, kurde, okej. Okay. Lecimy na helkę. Jeszcze tak zobaczmy. Polowanie się zaczyna, ludzie. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście ludzie możecie dawać znać cały czas, co można robić w odcinku, jakiś challenge'ik czy coś. Oczywiście też jeżeli ktoś chce się zgłosić do ekipy, to śmiało piszcie. Ja mogę teraz nie mieć troszeczkę czasu, bo próbuję ogarnąć przeprowadzkę, ale no ile mam czasu, to tyle próbuję ogarnąć. Więc właśnie dobra. Ja się zgłosiłem do ekipy, jeszcze nie zostałem przyjęty. Przecież ty jesteś w swojej ekipie, już nie ściemniaj no tu kurde bachi. Ej, tam jest, dobra. Czekaj, on jest na pasywce czy nie? Podleć bliżej. Bo nie wiem. Czy zaatakować czy nie? Wyżej i bliżej. Nie, on pasywę ma chyba, nie? No, pasywa. Kurde, passive player normalnie. To teraz masz tu drugiego, w takim razie zaznaczyłem ci. Ale mam nadzieję, że to nie jest. Moglibyśmy się wybić do magazynu Meriwether i zrobić tam wieś. Czekaj, do którego magazynu? Policją. No przed nami jest. To pod nami teraz? Nie, dalej. Czy to przed nami? Aha, to! No bo tam, no tak, to jest ten magazyn, ja wiem, bo tutaj się spawnują w końcu ten, helki też. Na samym końcu tam, o. Tam, gdzie tak, jest ten tak. typek. A oraz... O, może to policja. Będzie... Co? Tu jest się bardzo fajnie bawi. Dobra, dawaj! Lecimy! No i na pasywkę przełączył, jaki frajer! Co za boty. Co nie? Jaki nubek. Kurde, dobra, lecimy dalej w takim razie. Poszukujemy przeciwnika cały czas, ludzie. Dla nas jakiś przeciwnik, to jest dla nas przeciwnikiem. Tutaj jest jakiś koleś i on na pewno się strzela. To jest ten, który się strzela, on jedzie w tej chwili. Ja ci będę zmieniał znacznik. Musimy tam bachi polecieć. Dobra. Widzę, że ile pan pilot Bahedur ma przelatanych godzin już w tej grze? Nie wiem, kilka. Dużo? Przelatanych? Nie latam. Jest pan dobrym pilotem, czy raczej strzelcem? Osobiście wolę samoloty niż śmigłowce, które powiem. O kurde, nie, ja wolę helikopterki niż, kurczę, samoloty jakoś. Tej grze. To jest Zio Pepe Repagach i koleś się gdzieś tam chyba strzela znowu z jednym... On się z jednym typem cały czas strzela, mi się wydaje, z tym Faustmadem. Które oni mają w ogóle levele? To ten 200 się wali tam? Nie. Aha, w ogóle jest koleś na serwerze, który ma 400 prawie, tak tylko ci powiem. Gdzie? A o kurde. Cheater? Nie wiem, dobra, gdzieś tu pod nami są. Teraz, tylko ja będę musiał mieć bicie, muszę mieć bicie. Okej, okay, czekaj, on jeździ opancerzoną kurą, czy mi się wydaje? Dobra, niżej... Siekaj. Dobra, jeden zabity, Faustmat zabity, drugi nice. Zabity, okej, okay, nice. Nice, one. Man, my friend. Dobra, gdzieś tu się respią, tylko muszę mieć bicie, w lewo. Namierza chyba ktoś, namierza nas. Nie mogę, za nisko jest, w sensie my za wysoko, czy coś, okej. Okay. Okej. Okay. Myślałem, że mamy jakieś te flary czy race, żeby odwrócić uwagę. Niestety nie gram w Watfielda. Kurde. Ej, no Wyskid, myślałem, że tutaj w BF jest, że można odwrócić. Dobra, wiesz co? Może coś naziemnego. Teraz, na odwrócenie ich uwagi. Żeby ich zniszczyć. Trzeba ich zmiażdżyć najpierw. No dokładnie, no to co? Czołg? Nie, najpierw trzeba ich tu się pozbyć stąd.
No właśnie. Nas atakować. No właśnie, ja próbuję podbiec, tylko tak się zastanawiam, gdzie ten typ jest. Ej, oni mają samochód opancerzony gdzieś. Niech mają. Pojawił się. Takie, niech mają, ja mam czołg. Ja mam czołg. Dobra, wraz z Bakim lecimy. Ja od góry polecę szybko. On tu jest zaraz pod nami. Ała. Zorał cię? A ja zorałem jego. Okej, okay, jeden za jednego przynajmniej. Insurgent czy ten biały? Może insurgenta dawaj. Wiesz? Przeciśnijcie trochę. Dawaj insurgenta, zobaczymy jak z niego będzie. Pegasus. Mógłbyś zawołać mechanika po coś? Jak mechanika? Ja zawołam. No jakieś autko. Tak, wiesz co, ja jestem otoczony przez policję, więc ja mam auto policyjne. Pod ręką, że tak powiem. Mogę podjechać autem policyjnym, okej. Okay. Lecę. Musimy jechać na plażę, pod molą. Okej, okay. Lecę, spokojnie. Dobra, załatwiam policję, szybko, bo ten typek jest od boku tu. Lecimy, dobra. Ja się go nie boję. Gdzie jest? Gdzie mamy jechać? Do przodu jedź. Wjeźdź na plażę i potem skręć. Okej. Na molo. Lecimy, proszę państwa. Co się dzieje? Serwery online, serwery z ludźmi, to jest to. Ciągła akcja, mamy jeszcze uzbrojenie, więc nie jesteśmy zależni od tego, że jesteśmy biedakami. Gdzie teraz? Na prawo. Całkiem na prawo. Pod molo. Już jadę. Helka nas ściga ogólnie. Na szczęście nie Walkiria. Zaraz nie będzie nic. Mhm. Zaraz to będziemy tylko my dwaj. Dobra, to już... Panie insurgencie? Nie ma go? Meriwether. No, dobry insurgent, nie? Ten kładzik. A no właśnie widzę, że się kład tak pojawił z dupy. What the fuck? No... Bo stwierdzili, że jednak nie jest to. Kurde... Nam dostarczyć pojazdu. Proszę dostarczyć pojazd! Mamy tu walkę! Możesz w znacznik usunąć? Oczywiście, że mogę. W sumie. Usunąłem znacznik. Wyciekaj, a ja już zaznaczam. Dobra, proszę o zaznaczenie. Okej, okay, dobra. 2,5 kilometra aż? O Jezu. Gdzie ci to wywiało? Nie wiem w sumie. Dobra, musimy się obrócić. Fajnie by było, jakbyśmy się obrócili. Może zawołam jednak jakieś autko, co? Nie, nie wołaj aut. Halo, spokojnie, damy radę. Damy radę no policyjnym. My. Mamy spokojnie. To jest też challenge, no ludzie pisali, żeby jak najdłużej dawać radę z policją się utrzymywać w ogóle. Więc wiesz, ja tu o tym pomyślałem. Ja tam ci dałem dwa ciekawe challenge też. Ciekawe. Jakie ciekawe? Zarób 10 milionów? Nie. A jakie? No powiedz. No powiedz jeden, tu od razu. Jeden, co coś tam pisałem, to było... Ma wywalić cały hajs z jednej postaci w 5 itemach. A w sensie na singlu? Tak. W 5 itemach cały hajs? Tak. Taki mały challenge. Jeśli dasz radę, gratuluję. Ale ja nie miałbym pieniędzy wtedy. O, ten patrz! Ten skurczybyk wziął się na tego, ten, który się zabijał. Wziął się na pasywkę. Co za typek. Dobra, oni zobaczą. Właśnie nas boją, widzisz? No wiem, że się boją. Właśnie. A drugi challenge był czas, taki, że masz się wbić do bazy wojskowej. Mhm. Zdobyć myśliwiec, tak? Mhm. Uciec z policji. Mhm. I potem z powrotem tym myśliwcem musisz sobie narobić 5 gwiazdek. Tym samym myśliwcem. A to jest całkiem okej, okay. Powiem ci, że to jest wykonalne nawet. A twoją karą jest albo tracisz Ozyrysa, albo T20. Ty śmieciu Ozyrysa chcesz mi się pozbyć? Albo Ozyrysa, albo Progen. O ty, Ozyrysa albo Progena chcesz mi zdupić? Ja to zrobię, to jest easy, ja ci powiem. Ja to zrobię, o teraz mówię ludziom na odcinku z multi, ja to zrobię na singlu. Tak będzie, dam radę. Ja to zobaczę jak niszczysz tego Progena. Nie zniszczę go. Okej, dobra. Dobra. Ja kierownicę dam. Tak, wsiadaj, szybko. Chodź. Dobra, Hogaty wsiada, mogę na działko? Mogę! Okej. Na hasie chowasz, nie? Na hasie chowam, tak? Tak, wychodzisz tak. Ale wtedy nie mogę strzelać. No mogę, właśnie. Ale z własnej broni. Aby naciśnij H, aby poruszać się pomiędzy tym, okej. Okay. Ma jakiś gość jest na lewo. Policja jest za nami! Czekaj, muszę się policji pozbyć. A co mnie policja obchodzi, powiedz? No w sumie nie obchodzi. Dobra, walić was! Kurde, tym jeszcze nie jeździłem, powiem ci.
Ani nie strzelałem tym bardziej z tego. Ja tego graczy tam sobie mam. Okej, okay, zdupiłem heleczkę od razu. Po co? No to a czemu ma za nami latać? Tak, no, okay, patrz, gubimy policję w ogóle na czterech gwiazdkach, nie? Bez większych problemów. Dobra. Tu jest gdzieś gracz obok, zaraz. Gdzieś obok, tylko właśnie Tasman, nie wiem, czy on no. Na górze, na dole. No chyba na górze gdzieś jest, powiem ci. Jest, tu jest, na prawo. Tu jest? Patrz. Odpalaj tą pasywkę, no dawaj. Dobra, proszę bardzo, zniszczony. Kurde, typiarz, co on myślał sobie w ogóle? Że co on zrobi z nami? Nie miał najmniejszych szans. Dobra, jedziemy przed siebie. Patrz. Ja. Na kamerze pierwszoosobowej wale. Ej, koleś ma ten, flagę jakąś grał. Serio? Już odpalił pasywę. Czekaj, on jest na pausie, zatrzymaj się. Czekaj. Dobra, zniszczony typek. Ja kocham blokady, jak gliniarz stoi za autem, a jedziesz takim instrumentem i wpakujesz się w to auto. I gliniarz to łapie na klatę, nie? Koleś wyszedł z gry? Czy my właśnie sprawiliśmy, że jakiś typek sobie wyszedł? Tak. Okej. Okay. Dobra, ja się schowam póki co, póki nie ma przeciwników obok. Powiem ci, że tutaj dostaję trochę obrażeń jednak przez te szyby. No niestety szyby nie mamy kuloodpornych. I teraz powiem ci tak. Przeciwnik w wozie opancerzonym. Jest to tam. Wolę nie ryzykować, wiesz? Tak? Jednak. Są nawet dwa wozy opancerzone, powiem ci. Jeden insurgent na drugiego insurgenta mógłby być ciężko, wiesz? No ale możemy się spróbować, dawaj! Ław kurde. Normalnie, nie wiem, no nie wynaleźli bomby atomowej mówiąc, no ale tak trochę szkoda byłoby wynaleźć bombę atomową, oni jedną nie? Razem, zauważyłem. Oni razem jadą? Oni przeciwko? No, jeden za drugim jedzie. Może się zgrupowali. No to jednego trzeba zaskoczyć, tak właśnie jak na filmach akcji. Wiesz, tak dupnąć po prostu nagle w tego drugiego. Zajechać i tu, 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 tu. Jestem na autostradzie. No to wjeżdżamy za nimi. Kubańce. On chyba jeden wypadł, nie? Mi się wydaje. Nie wiem, gdzie oni są, nie wiem, co oni robią, ale widzę. Dobra, ja sobie szybko ekwipunek założę, jeżeli mam jeszcze jakiś pancerz. Nie, nie mam pancerza, oczywiście. Czemu miałbym mieć? Ja latam. Przekąski, no widzę właśnie. Dobra, zeżarłem przekąski. Gdzie są przeciwnicy? Na prawej stronie, na... A jak widzę, oni uciekają przed nami, tak że... Uciekają? Ja mówię, też nagrywają coś. Tu jest jakiś koleś w domku ogólnie i może się zatrzymają tam. O Jezu! Jezu! Gdzie ty skaczesz? Po czym my skaczemy? Okej, okay, dobra, jest dobrze. Policja nas cały czas ściga, cztery gwiazdki są. W ogóle szyby nie masz tam. Dobra, wsiądę sobie na strzelca. Proszę bardzo, jeden rozpykany. Jeden, drugi. Tamten już dostał też. Chodźcie, helki! Nie boicie się śmierci? No to już się bójcie. Dobra, drugie śmigło padło. No, ale trzecia tak heleczka też dostaje. Dzisiaj sobie rano filmik właśnie z twoim cheatach, jak ulepszałeś. No. Tak stwierdziłem, że muszę mieć takie same. Cheatach, kurde. Dobra, jest jeden przed nami jakoś. Ja widzę, a drugi instrument jedzie. Pociąg! Pociąg! Dobra, walić pociąg, jedziemy. Lecimy, patrz, lecimy. Patrz na prawo, patrz na prawo. Jest! Kolewko. Ale to jeździ chyba ten, jeździ ten czarny, nie? Zwykły jedzie. Zwykły. Możemy go rozstrzelać. Bardzo dobrze. To zadawaj na tego na po lewej jest drugi, jest. No. No właśnie. Na czemu jedzie do drugiego, a my mu takie nie. My mu powiem, że jednak nie jedzie. Okej, okay, jest zwykły. Zabiłem go! Boże, ale trafiłem! Ej, zniszczyć! Albo zabrać mu to teraz, czy coś? Po co mu to? Cześć. Kurde, dobrze porobiony, koleś myślał, ha, jeszcze w insurgencie jestem niezniszczalny. Okej. Okay. Oj, nie. A tu pyk, to dostał. Czekaj, ja ubiję 90 level, bo potrzebuję tej snajperki potężnej. Mhm. Najlepszy strzelec. No za drugim, dawaj, no stary, pierwszego zmuciliśmy od razu, nie? Czy ty? Czekaj, gdzie on jest w ogóle? O, wyszli. Oni wyszli. Pusis, kurczę. Pusis. Ej, my jesteśmy za potężni, wiesz? No wyski, ale patrz, typek bierze insurgenta, nie? Myślisz, że jest jakimś prosem? Dostaje od innego insurgenta i wychodzi, no jak słabym trzeba o, być. Auta latają.
Jak słabym trzeba być? Czekaj, szukam nam przeciwnika teraz. Słuchaj, bo ja tak ledwo żyję, ogólnie. No. Co, chcesz umrzeć? Tak, tak. Przekąski zeżyję. Okej, okay, lecimy. Dobra. Tu gdzieś są, na dole jakby co. Patrz. A ja patrz. Też ledwo jestem żyję. Jestem policjant? Aj, nie złapał radiowozu. Okej, okay, czekaj, muszę też przekąski wpierdzielić. Bo normalnie już było ze mną słabo. Dobra, wychodzę na działko znowu. Panie policjancie. To za wysoko są teraz. No proszę. Odbić. Pośmigle strzelaj w tym tylni. Proszę cię. Jak strzelasz w tylnie śmigu, to jest szansa, że... Na prawo odbij trochę. Że miał bicie na niego. Dobra, jeden wypad. Dobre jest. Te typy z insurgentami ogólnie jest tak, że oni sobie jeżdżą i cisną tych ludzi, którzy sobie na piechotę i... No tak! Tak samo było ostatnio, jak grałem właśnie. Bo jest ciężko zabić, tak? Mhm. No to spoko. To myślę, że są spoko, nie? Ale jak przyjadą tacy obrońcy ludzi, którzy mordują wszystkich... Dokładnie tak! My tu jesteśmy. Chowaj się, bo wypadniesz. Nie wypadnę, spokojnie. Wypadniesz. Dobra, chowam się. Zmiażę się. Nie wypadnie, okay. Tego byśmy nie chcieli. No, ja bym nie chciał na pewno zostać zmiażdżonym. Żeby nam szlagaty umarł. Kurde. Patrz tu, Helki. I my gubimy 5 gwiazdek w tej chwili po prostu. Easy. Widzieliście, w tym momencie by już się nie było, nie? Czy ja wiem? Ja bym przeżył, myślę. Jestem niezniszczony. No to dobra, to już nie zgubiliśmy jednak. Okej. Droga wiesz, policjo, międzymiastowa, międzystanowa. Go to hell, umierajcie wszyscy, życzymy wam powodzenia w piekle. Tam gdzie umrzecie. Także ten tak tego. Jeśli mogę o coś prosić twoich widzów, to naprawdę nie zapraszajcie mnie, ludzie. Ale wiesz, że teraz właśnie zrobiłeś podstawowy błąd, bo to ja działa lubię, w drugą stronę. To działa w drugą stronę. Jak powiesz o tym, że nie chcesz, żeby cię zapraszali, dostaniesz więcej zaproszeń. Wiem. O! Widzicie? Czyli jednak milioner Bachi zrobił to specjalnie. Może jednak on chce wasze zaproszenia, kurczę. Ja bym specjalnie mu zaspamował teraz. Widzicie? Bachi taki niby nie chce, ale tak naprawdę chce. Dobra. Jest tu jeszcze jakiś przeciwnik w ogóle dla nas? Chyba nie, wiesz co? 200 level? Ten przed nami? Nie, Delder wiem, Hero. Nie, Delder wiem, Hero. Delder Hero jest przed nami. Nie, on ma 107, Hero? No. A to tak wyższy niż mój i twój. No easy. Jedziemy po niego. No okej, okay, dobra. To będzie nasz ostatni przeciwnik dzisiaj, ludzie. To jest droga do ostatniego przeciwnika. Policja nam nie przeszkodzi dlatego. Musimy rozwalać policję, która próbuje pięć nam gwiazdek, w tym przeszkodzić. Tak? No 5 gwiazdek, easy peasy. Lubię to. Proszę umierać. Proszę, Jezu, jak ja kocham niszczyć tę policję. Jeszcze z takiego działka, Boże, czuję się jak w 45. Jezu, patrz, pyk normalnie. Pyk tam. To będzie bardziej nowoczesny pojazd. No i do spania. Słuchaj, patrz na plecy, nie? To on jest gdzieś na plecach. Kolego na plecach. Życzę ci powodzenia w następnym życiu. Tak ogólnie. A co się dzieje? No patrz kolegę na plecach w grotki. Nie, w dobieniu. Jeszcze jest? No. Żyje, już nie. Już nie, ale to był inny koleś. No wiem, jeszcze jedziemy po ostatniego. No dokładnie. Ale ten, jak był za nami, to wiesz. Jeszcze jeden musi być. Musi być ten typek setny level. O Skywalker, który on miał level. To był jakiś 25. On wydał całe chyba pieniądze swoje, które miał tu od początku gry na to auto. Więc wiesz, to był biedny. No, ej, bo te helki za nisko lecą. Okej, okay, dobra. Proszę się dupnąć, helko. Dziękuję. Radiowozy latają, winiarze umierają. Standardowe. Okej. Okay. Proszę umrzeć wszyscy! Jezu, jaki ten pościg! W ogóle to jest najdłuższy pościg, jaki chyba za mną był. Bez kitu. No, no wiesz, ja nie mam opancerzonych pojazdów ogólnie. Więc... No to siadasz na pociąg, robisz rzeź i w pociągu się bierz. Pociąg, kurde. To też działa. Proszę umierać. Dobra, dziękuję. Bachedr tak. Umiera? Umarłeś!
No. Nie. Siadam do twojego auta. Siadam do twojego auta, dobra, jadę po ciebie. Szybko, wsiadaj. Na kierowcę. Szybko, szybko, nie, na kierowcę wsiadaj. Bo ja umrę inaczej. No, wołaj szybko. Dobra, żyj, przekąski. Nie, nie, akcesoria, przekąski. No właśnie. Pyk, dobra, zażarłem szybko. Dobra, panie, ostatni przeciwnik, musimy do niego dojechać. Ich jest dwóch. No to ostatnich przeciwników. Tylko nie umieraj, panie kierowco. Już nie mam zamiaru. Dobra, helki najbardziej denerwują, bo nie mogę w nie zawsze bić. Wiesz, co się tutaj naraz bi w tym miejscu? Hmm? Moje kochany pojazd, nie? Jaki twój Oby się zrazbił. Twój czołg, kochany? Nie, czołgów to za... Nie lubię czołgów. Mam go, myślałem, że jest fajny, ale... Ale nie sumie... jest fajny. W sumie wolę coś innego. Okej, okay. Oni tam dalej są gdzieś cały czas, na tej górce siedzą. No właśnie ja jadę tam. Musisz podjechać tam. Policja już widzę, coraz mniej tej policji jest, która nas goni. Oczywiście nie licząc helek, które są uparte po prostu strasznie. Oni no już po prostu przyjdą, wiesz? Mówisz? A nie, no pauzę ma jeden włączony. Szybko, 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 szybko. Babaj mieli. Szybko, 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 szybko. Gdzie oni są? Nie widzę ich jeszcze. Ja też ich nie widzę. A helka coraz bardziej mnie tu denerwuje. Dobra, jedziemy po nich, żeby nie było pasywy. Dobra, jeden rozjechany. Daj mi go, tylko ostatniego daj mi. Gdzie on jest? Pasywa, chyba. No, pasywa. Zdążył załączyć, jak go przejechać. A kurde! Słaby typek na pasywce leci. Gin typie tam. Dobra. Nie wiem, czy wiesz, ale ja nic nie robię, nie? W tym momencie. Tylko sobie tak jadę i spadam, wiesz? Z tej góry. No, a ja tutaj stoję obok niego i czekam, może wyłączy jednak pasywę. A jak nie, no to w takim razie, ludzie, dobra. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ale zabili cię. No nie wiem nawet kto, wiesz, mnie to już mało obchodziło, już chciałem umrzeć. Dzisiaj grał ze mną milionery Bahedur. Aka... No, grałem. Więc dzięki za oglądanie i na razie. Trzymajcie się.